Zdrowia, szczególnie dla normalnych. W niedzielę była Wielkanoc, no ale okazuje się, że Wielkanoc jest coraz mniej obchodzona. Dzisiaj modne jest nowa świecka tradycja, czyli religia środowiskowa i religia pandemii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, cały wielki tydzień ukrzyżowanie Jezusa, zmartwychwstanie Jezusa, cała ta tradycja katolicka, chrześcijańska, no jest bardzo ważna dla wielu ludzi, dla katolików, dla Polaków szczególnie. No ale ta wojna kulturowa po prostu jest nieprawdopodobna. No i teraz można się tak zastanowić nad całą tą religijną naturą tej nowej ideologii ateistycznej, tej nowej religii ateistycznej, tej nowej wiary ateistycznej. Wszyscy normalni są w stanie zaobserwować, że cała ta historia Europy szczególnie, no i podbojów międzykontynentalnych przed okresem oświecenia, no to nigdy te wojny religijne nie zniknęły. Przeszły tam do tych wojen muzułmańskich i na Dalekim Zachodzie, ale ogólnie rzecz biorąc w Europie, w Ameryce te wszystkie laickie ideologie, no to zamieniły po prostu starą spowiedzią dla katolików jest dosyć ważna, no i zamieniły tego rodzaju podejście duchowe i podejście, myślenie społeczne na lojalność dla środowiska, lojalność dla pandemii, no i zrobiły po prostu nieprawdopodobny podział w społeczeństwo i cały ten podział, no to jest jeszcze bardziej niszczący niż jakakolwiek zorganizowana religia w przeszłości. Także niereligijny, ateistyczny ruch społeczny, ruch komunistyczny, można powiedzieć, osiąga szczyty. W XIX wieku no to były te nacjonalizm, czyli te wszystkie narodowe ruchy, no ale to tak jak w Polsce po rozbiorach to wszystko się zmieniało, czy w Niemczech i tak dalej, Turcja, trzy cesarstwa upadły. W XX wieku no to był komunizm, no i faszyzm, czyli Rusy i Niemcy. A w XXI wieku no to jest ta nicość lewacka. Ta nicość lewacka to jest nicość lewacka, no to jest zamieniła spowiedź na jeszcze większą spowiedź, no bo teraz ludzie po prostu się spowiadają, biją biczem, przyznają się do nie wiadomo czego. Problem z tą nową religią to jest to, że normalna religia, no to zawsze obiecuje, zawsze ma marchewkę, no i ma kija, zawsze ma niebo, ma i piekło. Teraz akurat ci nowi lewacy ideolodzy, no to w zasadzie mają tylko kija. Mają tylko kija i leją tym kijem, leją tą pandemią, leją tym ochroną środowiska, mówią, że w zasadzie świat to przestanie istnieć za 12 lat, pandemię no to trzeba będzie nosić do końca świata, do końca życia następnych trzech pokoleń. No jest nieustannie straszenie, nie ma tam jakiegoś takiego celu, nie ma powiedzenia, jak zrobisz to i to, to tu jest cukierek, to tutaj jest odpust, tu jest życie wieczne, nie ma czegoś takiego, po prostu jest wina, kara. Także ci wszyscy nowocześni laicy, niereligijni, którzy po prostu odrzucili cały ten mistycyzm, całą tą wiarę w duchową, w sprawy niematerialne, odrzucili to wszystko z tej tradycyjnej religii, teraz są najbardziej zagorzałymi, można powiedzieć, parafianami pierwszego kościoła antyrasizmu.
wychodzą, przyznają się, spowiadają się, padają na kolana, spowiadają się ze swoich tych grzechów białego człowieka, ze swoich przywilejów, spowiadają się za winy swoich przodków i tak dalej, no ale klęczą przed ołtarzem pierwszego kościoła antyrasizmu. To jest po prostu coś nieprawdopodobne. No i porobili świętych, mają świętego George'a Floyda z Minneapolis. George Floyd, no to bandzior, narkoman, napad na Hindusa, nie napad, starał się dać $20 fałszywych, spędził parę lat w więzieniu, przyłożył broń kobiecie ciężarnej. No ogólnie kryminalista, recydywista, taki długi zapisy w policji miał, no i lewactwo zrobiło z niego świętego. W imię świętego spalali Seattle, spalali wiele miast, Filadelfia, protesty, wychodzą uniwersytety, Zrobił się ruch Czarne Życie Znaczy, no i mają świętego. George Floyd, bandzior, został świętym lewactwa obudzonego, można powiedzieć. Co oni robią? Wychodzą, śpiewają brewiarze, mają swoje drogi krzyżowe, mają wszystkie te rzeczy, które w religii normalnej się odbywały, no to oni mają drogi krzyżowe, tylko zamiast dróg krzyżowych, no to mają drogi kamienne, chodzą, spalają, wybijają szyby, niszczą, zmuszają ludzi do przyznania się, szczególnie białych, do własnej winy. Historia tych wojen religijnych, no to w zasadzie ostrzega wszystkich normalnych, no i nienormalnych, że wszyscy ci, którzy się przechrzczą i którzy pobiegną do takiej fałszywej religii, no to prędzej czy później zostają jednak spaleni na stosie albo zastrzeleni, tak jak komuniści, jak Stalin powystrzeliwał wszystkich tych zagorzałych komunistów, no to później przychodzi na nich okres. No i teraz w Ameryce coś nieprawdopodobnego stało się z kapitalistami, z ludźmi, którzy są dyrektorami wielkich kompanii wolnego rynku, gdzie zarządzają miliardami dolarów, gdzie sprzedają rzeczy czy usługi do całej Ameryki dla wszystkich, dla lewej strony socjalistów, dla prawej strony konserwatystów. Biznes w Ameryce zawsze mniej więcej był nie polityczny, no ale szedł w kierunku wolnego rynku. Na dzień dzisiejszy wielki biznes, który wyrósł i zrobił swoje fortuny, preferuje po prostu socjalizm i nie wolny rynek. No, i to, co jest najciekawsze, że po tym, jak spędzili całe życie stwarzając bogactwo dla firmy, no ale też nieprawdopodobne bogactwo dla nich samych, ci dyrektorzy, ci przywódcy, ci przedsiębiorstw, no to mają te miliardy dolarów, no i wydawałoby się, że mogliby oddać władzę czy dyrekcję dla ludzi podobnych do nich 30 lat temu. Nie, no to oni znienacka poczuli, mają zew religijny socjalizmu. No i co? Nie zrobią czegoś takiego honorowego, żeby oddać. Oni w zasadzie weszli do tej w linii partyjnej socjalistów, no i w zasadzie oskarżają wszystkich naokoło. I to jest nowa ta wiara. To jest ta nowa ateistyczna tradycja, że całej tej klasy obudzonych socjalistów. Oni, którzy mieli największe przywileje, pokazują palcem, że wszyscy inni mają przywileje. Ci miliarderzy, właściciele czy dyrektorzy wielkich firm kapitalistycznych, oni mówią, no ja nie jestem winien, musicie zrozumieć, ja nie jestem winien, to wszyscy inni biali są winni. No i cały ten bieg tych korporacyjnych przywódców, żeby
oskarżają, no bo w stanie Georgia były wielkie przekręty. No i Georgia, która ogólnie rzecz biorąc jest konserwatywna, wybrała Bidena, no to wszyscy tam się zaczęli drapać w głowę, jak to jest możliwe, żeby w konserwatywnym stanie socjalista wygrał. No i zaczęli zrobić zmiany. No i wszyscy ci cyniczni, tchórzliwe te mordy, te wszyscy miliarderzy robią bardzo jakiś taki ruch, który będzie strasznie krzywdzący i niszczący dla całej Ameryki. No w zasadzie to nawet nie ma co rozmawiać o tym prawie, które w Georgii zdecydowano. No każdy normalny, jeżeli przeczyta, no to widzi co tam się dzieje, widzi co tam planują. Zasadniczo to można powiedzieć, że są większe możliwości głosowania, są większe możliwości kopertowe, są większe możliwości, 15 dni można przyjść przed dniem głosowania i głosować. Nie trzeba się tłumaczyć, że się idzie na wakacje, czy jest się studentem. No tyle tylko, że z drugiej strony są te prawa, no i są obowiązki. No i tam są te obowiązki, gdzie jest powiedziane, musimy sprawdzić, czy ktoś, kto mówi, że się tak nazywa, to faktycznie się nazywa. Czy ktoś, kto ma prawo do głosu, faktycznie ma prawo do głosu. No i tutaj tych komunistom to nie pasuje, no i ci wszyscy sekretarze komunistyczni, ci wielcy miliarderzy, to ich denerwuje, że moralni ludzie, demokracja może działać tylko wtedy, kiedy ludzie są normalni i uczciwi. No a tutaj jest ten bandytyzm polityczny. No i te prawo w Georgii, no to jest dużo, dużo lepsze, dużo dla głosujących jest dużo lepsze niż w tych socjalistycznych stanach jak Kalifornia czy Nowy Jork. No tyle tylko, że zaostrzyli sprawdzanie. To jest to, co każdy normalny powinien zrozumieć. Popatrzeć się, co trzeba zrobić, ale też trzeba popatrzeć się na to, gdzie nie będzie oszukaństwa. No i moralny człowiek to rozumie. Normalny człowiek to rozumie. Komunista nie będzie chciał tego rozumieć, bo nie ma gdzie oszukać. Te miękkie fiuty, oni po prostu się poddali tym środkom masowego oszukaństwa, poddali się całej tej partii socjalistycznej demokratów. No i to są kolosy, to są tytany po prostu prywatnych przedsiębiorstw. No i oni się poddali. Poddali się Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. No i wciągnęli się na sekretarz. No nie mają naganów, nie mają rewolwerów, nie strzelają, nie wciągają opozycji jeszcze do więzienia, no ale to nie wiadomo kiedy to będzie, no ale jest forma ostrzeżenia, historycznie to się działo, był w XVI wieku w Anglii, no w Anglii wiadomo co się działo, tam był Henryk VIII, no on miał tych żon, nie wiem, 6 czy 9 czy 7, w każdym razie on się zdecydował przy następnej tej żonie, no to powiedział, że papieża się spytał, ej papież, daj mi tam rozwód, no bo chcę mieć następną żonę. Papież mówi, spadaj, nie ma rozwodu, nie ma czegoś takiego. No to Henryk VIII mówi, a to ty spadaj, zrobię sobie swoją własną religię, sam zostanę papieżem. No i jednym z tych arcybiskupów Canterbury, no to był Thomas Cranmer. No i on w zasadzie był katolikiem. Henryk mówi, słuchaj, albo będziesz moim arcybiskupem, albo głowę ci obcinam. No to on mówi, nie, no to będę twoim biskupem. No i tak powstał anglikanizm, tak? Cały Kościół w Ameryce, no to jest kościół episkopalny, to ten anglikański, no to się nazywa episkopalny. No oni mają podobne te zbory do kościołów katolickich, no bo mają taki bardziej wesoły wystrój. No w kościołach katolickich, no to są witraże, są jakieś rzeźby, są jakieś obrazy i tak dalej. Także, że zbór anglikański też nie jest taki smutny. Te zbory luterańskie, kalwinistyczne i tak dalej, no to są bardzo surowe. To są bardzo surowe, jak tam się wchodzi, no to tam jest dosyć tak smutno. No w każdym razie Thomas Cranmer przeskoczył z arcybiskupa
katolickiego na arcybiskupa anglikańskiego. No Maria, królowa Maria, córka królowej, którą Henryk VIII wygonił, z powrotem zniszczyła całą tą rewolucję protestancką, powróciła z kościołem katolickim na jakiś czas. No i później przybiegł ten zdrajca Tomasz Cranmer, no i mówi, no nie, no teraz ja chcę tobie służyć, tam byłem katolikiem, później byłem w kościele anglikańskim, teraz będę znowu katolikiem. Królowa Maria mówi, no dobra, w porządku, wracaj. Pokazała go wszystkim. No a później wzięła go, spaliła na stosie. No słusznie spaliła go na stosie. Takich zdrajców, no to powinno się spalać, pomimo wszystko, że oświadczył tą swoją lojalność. No podziękowała mu za to, że docenił, no ale mimo wszystko go spaliła. Dzisiaj jeszcze ci wszyscy komuniści nie spalają, no ale to już nie jest niedługo. Niedługo może dojść do tego, jak dojdzie jedna partia komunistyczna w Ameryce, no to zaczną wsadzać do więzienia, zaczną wysyłać na Alaskę, będzie ściganie. Podobny taki zdrajca, czy taki, który zmienia swoje przekonania polityczne w kierunku lewactwa, no to jest Jeff Bezos, miliarder, multimiliarder. On ma Amazon, on wszystko zrobił tej poprawności politycznej, co można zrobić. No a mimo wszystko już wygląda na to, że komuniści nie za bardzo go robią, bo obok Georgii, w Alabamie, już zaczynają się właśnie strajki, już się zaczynają ruchy, no i zaczyna się krzyk powiesić dziedzica. Tak, także Jeff Bezos niedługo chyba będzie również powieszony przez komunistów. Elizabeth Warren, no to ona jest senatorem, jest profesorką, była profesorką, ale jest kretyńską senatorką. Ona udawała, że jest Indianką, dostała się na Harvard. Ogólnie rzecz biorąc, całą karierę zbudowała na tym, że oszukała, że jest, pochodzi od Winnetu i Apanachi. No i teraz powiedziała do Jeffa Bezosa, że w zasadzie Amazon będzie rozszczepiony na kawałki. No i zaczyna się starzy komuniści zaczynają tych przechrztów w zasadzie wyniszczać. No, historia toczy się kołem. Także historia dla Bezosa i Cranmera jest taka sama. Nie ma co myśleć, że można zaspokoić, uspokoić, czy uprzyjemnić życie lewactwu. Wszyscy ci religijni tyrani prędzej czy później przychodzą, no i spalają na stosie, spalają, wywożą na Syberię. Po Trockiego to pojechali do Meksyku, zaciukali go tam szpikulcem od lodu. Także ten samo obrona, samo prezerwacja, chęć przetrwania i przymilanie się hitlerowcom czy stalinowcom nigdy nie pomaga. Także dzisiejsze przymilanie się również nikomu nie pomoże. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego we filmiku. Zdrowia dla normalnych. Głosuj na normalnych, głosuj na republikanów, głosuj na konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Socjaliści, patrzcie się, co się dzieje z Ameryką, patrzcie się, co się dzieje z benzyną, patrzcie się, co się dzieje z Bidenem, patrzcie się, co będzie z podatkami. Także, że musicie przemyśleć to, co zrobiliście, głosując na lewaków, głosując na socjalistów, szczególnie, że jeżeli mieszkaliście w PRL-u. Zdrowia dla normalnych.